Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś powiatowy zespół zakładów opieki zdrowotnej w Czeladzi. Chwalił placówkę za duże zmiany na przestrzeni ostatnich lat, w tym m.in. za wyjście z długów. Odwiedził także szpitalne oddziały, na których przebywają ranni ukraińscy żołnierze. Mówił, że rozmawiał o wsparciu z prezydentem Ukrainy. Powiedziałem jemu, że mamy pełną świadomość, że wy, Ukraińcy, walczycie o nasze bezpieczeństwo, o naszą wolność na waszych liniach frontu i chcemy wam dalej pomagać, bo na tym polega solidarność. Oni, szanowni państwo, giną tam za nas. Codziennie giną żołnierze, mordowani są cywile. Nie ustępują, bo chcą żyć w wolnym kraju. My też chcemy żyć w wolnym kraju. I dlatego naszym obowiązkiem jest pomagać tym, którzy zostali tak okrutnie potraktowani przez barbarzyńskich, rosyjskich najeźdźców. Morawiecki był także pytany o zmianę barw przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Stwierdził, że struktury Prawa i Sprawiedliwości w regionie są silne i dobrze zmotywowane do dalszych działań. Takie zachowanie kilku radnych z marszałkiem na czele było ogromnym rozczarowaniem i już dziś nawet dziennikarze dość wrogo nastawieni do naszego obozu dostrzegają kompletnie sprzeczne wypowiedzi pana marszałka Chełstowskiego, który tak naprawdę w krótkim czasie sam sobie zaprzecza tym, co mówił jeszcze tydzień czy kilkanaście dni, tygodni temu i tym, co mówi dzisiaj. Ale oczywiście jest to z politycznego punktu widzenia niefortunne. Będziemy pracowali nad tym, żeby zaufanie wyborców, bo to jest przecież najważniejsze, było do nas jak najwyższe. Jednocześnie premier wyraził nadzieję, że na koniec to wszystko się ułoży, ale najpierw trzeba zaplanować działania na najbliższe dni i miesiące na Śląsku.